2. No i co widzimy? EN57? Nie. To nie jest babcia. Słuchajcie, to jest prababcia. SN52. SN52. Babcia babci. Czyli zobaczcie, wagon motorowy SN52. 95 km na godzinę. W 1954 węgierska firma Ganz z Budapesztu dostarczyła na zamówienie PKP 50 wagonów motorowych, które oznaczono serią MS MSCMX i numerami tutaj 090, 100, 090, 149 oraz 50 wagonów doczepnych. Także zaraz wejdę i Wam pokażę. Nie jeździłam takim. Podaję, że miejsc 60, więc bardzo mało. Jak na taki pociąg. No nie, zamknięte. Ale najważniejsze, że dla niepalących. Druga klasa. I teraz pokażę Wam w środku. Całkiem fajnie, prawie jak w tych wagonach EN57, tylko że nie ma drewnianych ławek. Nie wychylać się. Zabrania się zamknięte i jedziemy w drugą stronę. A wiecie co? A wiecie, że ławki numerowane? 4, 3, 2, 1. Zamykam się. Tutaj stolik, krzesełko, drugie ławeczka jakaś. Tutaj też zamykam. O, nie da się. Dobra, tutaj można się zamknąć. Nikt naprawdę nie otworzy. Tak wygląda SN. O, można nawet otworzyć, słuchajcie. O, i tutaj też można. Tu też były otwierane drzwi do kabiny. A wiecie, co to jest? Ja też nie wiedziałam, co to jest. To znaczy, domyślam się po wyglądzie. No i z opisu oczywiście, bo nikt nie jest tutaj alfą i omegą, żeby wszystko wiedzieć, ale po wyglądzie tu z tej strony to będzie wiadomo, co to jest. To jest PŁUG śnieżny typu 414S, a z tyłu wagon salonka przedwojenny. Mam taką zasadę, że raczej nie podchodzę tak blisko do lokomotyw, żeby mnie nie najechała, bo jednak maszynista nie widzi z takiej odległości, tylko trzeba trochę metrów dalej podejść, żeby maszynista zobaczył. Natomiast kiedy maszynista wie, że stoję przy lokomotywie, no to wtedy staję, ale tak to nie zbliżam się tak blisko, dlatego że lokomotywa no niestety nie ma widoczności. Ale wiecie, że ten PŁUG długo pracował, aż do 2010 roku. To był PŁUG no, długo eksploatowany. Od 79 roku. To dosyć długo. Zobaczymy, jak jest w środku. Co prawda w lokomotywach byłam prawie wszystkich, ale zobaczmy tutaj. To podziwiam osoby, które tutaj pracowały, naprawdę. A z daleka słychać zapowiedzi pociągów. PŁUG jest zamknięty. Przykro mi bardzo. Zimą będzie otwarty. Wysoki. Chyba wyższy niż lokomotywa. A może taki sam. Pogoda nie sprzyja, bo jest zimno, pada deszcz, mam włosy takie, jak widać. Super.